Jest to nasze już takie cykliczne spotkanie, z którego niezmiernie się cieszę, że możemy się spotkać z rodzinami zastępczymi. I jest to spotkanie integracyjne, edukacyjne, ale jest to też jakby taka kontynuacja wczorajszego Dnia Pracownika Socjalnego i Dnia Życzliwości, jaki obchodzony jest w całym kraju 21 listopada. My dzisiaj jakby spotykamy się z rodzinami zastępczymi, które również tworzą ten system pomocy społecznej i są bardzo ważnym elementem systemu pomocy społecznej w naszym mieście, no i generalnie w całym kraju, gdyż no bez pieczy zastępczej nie wyobrażam sobie pomocy dziecku, które wymaga rodzicielstwa zastępczego. Mieliśmy przyjaciół, którzy mieli rodzinny dom dziecka, z którym otrzymywaliśmy no, taki dosyć bliski kontakt. No i tak kiedyś mój mąż mówi, a może my byśmy też byli rodziną zastępczą. No i taka myśl powstała, dojrzewała w nas, aż w końcu podjęliśmy właśnie to szkolenie, tak, na którym dowiedzieliśmy się wszystkie zaprzeciw, o wszystkich trudnościach, ale też o wielkiej miłości, którą trzeba mieć w sobie, żeby dać drugiemu.